Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie w Klubie Dialog. Dzisiaj zaprosiłam na rozmowę Katarzynę Olter, autorkę książki Był taki chłopak pamięci Jacka Oltera. Mamy miesiąc styczeń, a styczeń to pewnie dla Ciebie, Kasiu, wyjątkowy okres. Wiem, że 19 stycznia była rocznica, kiedy urodził się Twój brat Jacek. Gdyby żył, miałby dzisiaj 49 lat, natomiast 6 stycznia minęła okrągła, 20. rocznica, kiedy od nas odszedł. Chciałam zapytać, czy przez te 20 lat, czy te 20 lat były takim okresem, kiedy myślałaś o tym, żeby taka książka wspomnieniowa o nim powstała? Witam serdecznie. Przyznam szczerze, że nie, na pewno nie był to okres 20-letni. Zaczęłam zastanawiać się jakieś 10 lat temu, że warto byłoby napisać o Jacku wspomnienia. Jakby zaczęłam realizować ten pomysł 5 lat temu i do tego pomysłu zaprosiłam fantastycznych ludzi. Wiesz co, bo ta książka, ona składa się właściwie z dwóch części. Jedna jest pierwsza, taka bardzo osobista, to jest Twoja część. Druga część traktuje o Jacku muzyku, który był po prostu znany. Ja może tutaj przytoczę też, co o nim powiedział kiedyś Jan Ptaszyn-Wróblewski. Jeden z naszych największych perkusyjnych talentów wszechczasów. Wystarczyło czasami, już nie mówię posłuchać, ale popatrzeć na Jacka, jak on grał, jak chodziła ta rączka z taką energią, że wszystkim, kto tam odwrócił się, to miło się robiło. Pamiętam jeden z pierwszych, z tych tak ważnych występów właśnie z zespołem Miłość na Jazz Junior, że zagraniczni goście otwierali oczy na zasadzie, to wy macie takich perkusistów i to jest o Jacku muzyku. Natomiast ta książka składa się, myślę, z ma takich kilku właściwie bohaterów i ty mówisz, opowiadasz o nim. Jacek posiadał w sobie niesamowicie piękną wrażliwość, która potrafiła słuchać, która w jednym zdaniu tłumaczyła mi życie i wnosiła w to życie wiele bratersko-siostrzanego szczęścia. Tak mówisz o Jacku, jak o swoim bracie. Historia ma początek na końcu świata pod numerem 3. Dokładnie. Powiedz, co to był ten wasz koniec świata, jak tam ta wasza siostrzano-braterska miłość się rozwijała, jak kwitła i czym dla ciebie tak naprawdę był Jacek? Dworzec Celny, tak się nazywała ulica, blok numer 3, w którym mieszkaliśmy. Jeden pokoik, jedna mała kuchnia. Tam odkrywaliśmy dokładnie, wszystkie nasze, powstawały tam nasze wszystkie pasje. Moja fotograficzna, Jacka muzyczna. Tutaj zacytowała się Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Jest dla nas, no był dla nas niesamowitym autorytetem, bynajmniej dla mnie jest nadal, jeżeli chodzi o artystę muzyka jazzowego. Z Jackiem bardzo często 2-3 razy w tygodniu bodajże były audycje muzyczne w programie Trzecim Polskiego Radia, na które budził mnie mój brat. Wydawało mi się, że to był środek nocy. I wspólnie razem słuchaliśmy tych audycji. Jacek podczas audycji wystukiwał dłońmi rytm. Mama zauważyła to, a że miała też słuch, była utalentowana muzycznie, bo grała sama na akordeonie, więc stwierdziła i postanowiła, że zapisze Jacka do przedszkola muzycznego. Na początku wiadomo, żeby dostać się do przedszkola muzycznego, czy później już szkoły muzycznej, bo poszedł dalej się uczyć, musiał przejść egzaminy, które polegały tam na wystukiwaniu rytmu i zaśpiewaniu piosenki. Z piosenką szło mu bardzo ciężko. Uczył się tej piosenki bardzo długo, o doboszu. Na dzień dzisiejszy sama śpiewam swojemu synkowi, też Jackowi, jako kołysankę. I wtedy to się wszystko zaczęło. Gdy Jacek zaliczył egzaminy wszystkie, mama kupiła mu werbel, na którym
cały czas ćwiczył. To rozumiem, bo często jest tak, że kiedy słuchamy rozmowy z osobami, które coś w życiu osiągnęły, to one mówią, była taka osoba w życiu, nie wiem, nauczyciel, mama, tata, ktoś obok sąsiedztwa, kto mi kiedyś pchnął, kto mi kiedyś wskazał, pokazał. Rozumiem, że taką osobą w życiu Jacka była mama. Oczywiście, że mama, ale też nauczyciel Jan Nowaczek, który uczył go gry na perkusji. I to był jakby też dla niego ogromny wzór. Mhm. Mówisz tu o perkusji, powiedziałaś kiedyś, dwa razy widziałam niesamowity entuzjazm na twarzy Jacka. To były trzy razy. Trzy? Tak, za pierwszym razem ogromna radość, gdy Jackowi spodobała się perkusja czerwona w komisie technicznym na Buczka. Tak bardzo, że zachodziliśmy tam wspólnie oglądać tą perkusję. Później już Jacek sam chodził i zaprzyjaźnił się ze sprzedawcą na tyle, że sprzedawca parzył mu herbatę i pozwolił siadać przy tej perkusji, odgrywać jakieś tam dźwięki. Pamiętam też sytuację właśnie tą taką na początku ogromnie smutną, bo przyszedł Jacek z płaczem do domu, że tej perkusji już nie ma, że została sprzedana. No, płakał tak głośno, że mama nie potrafiła go uspokoić. W końcu wysłała go do pokoju, w której ta perkusja stała. No, radość i entuzjazm Jacka był przeogromny. Taką radość, pamiętam, widziałam jeszcze, gdy dostał się na warsztaty jazzowe do Chodzieży. No i jak zaczął grać z Janem Ptaszynem Wróblewskim. To było coś niesamowitego. Kiedy dostał się na warsztaty, miał tylko 13 lat. Tak opowiadał Mirek, ja nie pamiętam, kiedy to było dokładnie i ile wtedy miał lat. Natomiast, no tak, ta radość, no, tej radości nigdy nie zapomnę. Powiedz mi, potem wyjechał do Gdańska, wyjechałby dalej się kształcić? Tak, za namową nauczyciela w szkole muzycznej Jana Nowaczyka. Mhm. I tam bardzo za wami jednak tęskniąc i za tobą i za mamą, z tego co wiem, no, dostał się do, jakby tworzył kolejne grupy i miłość i łosko tych grup, w których Jacek grał, było bardzo dużo. Natomiast kiedyś wyczytałam, że to chyba bodajże ten Montemański powiedział, że oni tworzyli dla niego taką dużą rodzinę, że właściwie tak naprawdę przetrwał dzięki nim. To znaczy Jacek, wyjeżdżając z Piły, był samodzielnym człowiekiem, przy nim nie trzeba było go prowadzić aż tak nie wiadomo jak mocno za rękę. Oczywiście te wskazówki jak najbardziej się przydały w nowym miejscu, w nowym świecie, z nowymi ludźmi. No na pewno, jeżeli jak mamy zabrakło, była to dla niego w pewien sposób rodzina. Sądzę, że dbali tam wszyscy o siebie pod każdym względem, co zresztą można odczytać we wspomnieniach tutaj osób, które się przyłączyły. Ale też nie zapomnijmy, że to był dorosły człowiek, który potrafił samodzielnie również żyć. Ja się bardzo zastanawiam nad tym, bo odczytuję w niektórych gazetach czy portalach, że Jacka trzeba było za rękę prowadzić. No, nie do końca. To był dorosły człowiek, samodzielny. No, na pewno w pewnym momencie, gdy zachorował, było to trudne dla nich wszystkich. Mhm. Powiedziałaś przed chwilą, że te osoby, które go tutaj wspominają, książka dzieli się jakby na dwie części. Pierwsza część to taka typowo wspomnieniowa, bardzo osobista, bardzo delikatna, którą mnie czytało się bardzo dobrze tak naprawdę. Druga to są wspomnienia osób, które no teraz właśnie coś znaczą, ich nazwiska wiele nam mówią. Tych osób jest tutaj dużo, bo to 24 osoby. Natomiast myślę, że taką dużą wartością tej książki jest to, że właśnie on, te osoby wspominają jakby o sobie z tamtych czasów, kiedy byli młodzi, kiedy mieli niespełna 20 lat. Powiedz mi, czy ty jakby przez pryzmat tego, co oni mówią o Jacku, dowiedziałaś się o nim czegoś nowego? No ale oczywiście, ja pamiętam Jacka razem, jak przeżywaliśmy wiele różnych fantastycznych przygód.
Wtedy nie było telewizora. Mieliśmy tylko radiowy odbiornik, więc jakby wyobraźnia nasza była bezgraniczna, nie posiadała żadnych granic, więc tworzyliśmy naprawdę niesamowite, przeżywaliśmy niesamowite przygody. W momencie, jak Jacek wyjechał, mając 15 lat, kontakt był zawsze czy telefoniczny, czy przyjeżdżał bardzo często. I jakby Jacek był cały czas tym moim Jackiem, tym moim bratem, z którym mogłam rozmawiać o wszystkim. W momencie, gdy mama zmarła, jakby to wszystko się zaczęło zmieniać. I Jacek pochłonięty muzyką, później założył rodzinę też, ograniczał się tylko do naprawdę bardzo rzadkich rozmów telefonicznych, do przyjazdów raz na rok, tłumacząc się, że ukrywa się przed wojskiem, bo też bardzo nie chciał iść do wojska, co mu się zresztą bardzo udawało. Po jego śmierci niestety dowiedziałam się, że Jacek chorował na depresję, że prawdopodobnie, bo nie zostało to stwierdzone przez żadnego lekarza, że miał depresję maniakalną, więc tutaj te wspomnienia tych wszystkich osób dały mi faktycznie na nowo poznać Jacka. Mhm. To, jakim był człowiekiem, jako osoba już dorosła. Powiedziałaś, że pamięć o najbliższych po raz pierwszy nabrała kształtu na fotografiach. Powstały kolejne, był konkurs fotograficzny w poszukiwaniu tożsamości kulturowej miasta Piły, projekt Miłość. I tam na ten konkurs Miłość to po prostu były... To były okładki wszystkich płyt, tak? Tak, CD z wklejonym Jackiem. W okładkach. Potem jeszcze w 2015 nowa płaszczyzna pamięci, gdzie były rodzinne fotografie. Tak jest. Potem wystawa Korzenie i w 2018 wystawa Matki. I myślę, że to, że jesteś tak dobrym fotografem, pewnie ci bardzo to pomogło. I tak i nie? I tak i nie. Chociaż uważam, że wszystko, co tworzę, tworzę z ogromną wrażliwością i czasami tworzę nawet nie zastanawiając się, co wyjdzie. Dopiero ten efekt, to wszystko, to jest tak, jakbym była cały czas w jakimś, można powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, amoku. To wszystko, co się tworzy na samym końcu, jest niesamowitym efektem. Już tak na koniec. Rozmawiałyśmy jakiś czas temu i wiem, że twój najmłodszy syn ma na imię Jacek. Tak. Powiedziałaś wtedy, że to nie był jakby twój pomysł. To nie był także pomysł twojego męża. To powiedz, kto wymyślił to, żeby ten wasz syn miał na imię Jacek? Jacusia wymyślił sobie Konrad, syn starszy, który stwierdził, że nigdy nie miał przyjemności poznać wujka i bardzo by chciał, żeby jego brat miał to samo nazwisko. Na początku miałam ogromny dylemat, ale z drugiej strony powiedziałam, a dlaczego nie? A jest jeszcze osoba, która z kolei nosi nazwisko Olter, bardzo podobnie wygląda, to jest syn Jacka, Teodor, tak, który idzie jakby w jego ślady. Jest fenomenalnym człowiekiem, bardzo często śledzę go na Facebooku, jego koncerty online, no i jest niesamowity. Tak, ja znalazłam, że on brał udział w takim zdarzeniu teatralnym Złota Skała, opowieść o Robercie Brylewskim, z którym twój brat również grywał, a także w takiej etiudzie szkolnej Po prostu. Także młody człowiek, który podobno wizerunkowo, ale też gra bardzo podobnie. Jest rozpoznawalny. Jest rozpoznawalny i bardzo ciężko pracuje na swój jakby dorobek artystyczny. Jest utalentowanym młodym człowiekiem i ja ze szczerego serca i z głębi duszy bardzo, bardzo mu dopinguję.
Proszę Państwa, ta książka jest naprawdę wyjątkowa. Tutaj już w sumie nie wspominaliśmy, ale ona jakby ma kilku bohaterów. Głównym bohaterem jest Jacek. Kolejnym bohaterem to jest właściwie twoja historia twojej rodziny, pisana jakby przez ciebie, jako przez kustosza. Myślę, że jeszcze jednym bohaterem jest Piła jako miasto, bo o wielu rzeczach, które tutaj w Pile w tamtym okresie się działy, ty tutaj opowiadasz o sobie, o Jacku. Ja jeszcze na koniec tylko może przeczytam, co o nim kiedyś powiedział Tymon Tymański. Kiedy grał, był szamanem, którego przenikają fluidy kosmicznego flow, ale bez perkusji stawał się skromnym, nieśmiałym chłopakiem i chyba szukał czegoś w sobie. Jeszcze bardzo ładnie powiedział o nim Wojtek Mazolewski. Nie mogłem od niego oderwać wzroku. Miałem wrażenie, jakby Jacek stanowił połączenie mistrza z klasztoru Shaolin, który w bardzo swobodny i dostojny sposób trenuje jakąś formułę kung fu. Z szalonym malarzem, zamaszyście wywijającym pędzlami. Byłem poruszony pięknem i energią bijącą z jego gry. Ale nie mamy się też co dziwić, bo Jacek, on przecież dźwięki słyszał zupełnie inaczej niż taki normalny, zwykły człowiek. W opowieści Mieczysława Tarczyluka, który opowiada niesamowicie, jak Jacek go zabrał na spacer do parku tutaj w Pile i pytał się, czy słyszy, jak gra wiatr albo jak grają drzewa. Nie wiedział do końca Mietek, o co Jackowi chodzi, to prosił Mietka, żeby zaczął grać po liściach, po ławkach, po naszej altance przepięknej. I dopiero wtedy jakby Mietek otworzył się na te dźwięki i te spotkania w parku też, ich wspólne były bardzo częste. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Powiem tylko jeszcze, że książkę można kupić tu u nas w Regionalnym Centrum Kultury. Serdecznie zapraszam. Dziękujemy.